Tomek Jeroszek, doradca TV, portfel 10K, pierwsza odsłona w 2018 roku. Dzisiaj bardzo uniwersalny odcinek, taki, który będzie sobie można odtworzyć raz na rok, jak tylko ktoś na początku roku powie nam o, a teraz efekt stycznia na giełdzie. To będziecie mogli łatwo sięgnąć do tego odcinka i do tekstu na blogu i powiedzieć, no dobra, ale co to tak naprawdę jest efekt stycznia, bo może my używamy źle tego pojęcia. Także bardzo ważna rzecz, mocno teoretyczna, ale przydatna każdego roku w styczniu na początku, a później oczywiście przegląd spółek z portfela i zobaczymy co się działo na parkiecie. Już dawno temu obiecałem sobie, żeby nagrać odcinek o efekcie stycznia, bo jest to jedno z tych pojęć, które jest do bólu uproszczone, i w ostatnich latach wydaje się, że w ogóle oderwało się kompletnie od tego, z czego się tak naprawdę wywodzi. Zastanówcie się, jak co roku, na początek stycznia, pierwsze teksty, w co inwestować, jaki będzie ten rok, czy znowu będzie kryzys, czy nie będzie, czy hossa-bessa i tak dalej. I bardzo często przewija się, czy będzie efekt stycznia, tylko że on nie jest dopowiedziany, co to tak naprawdę jest i ile on trwa, czy on w ogóle trwa i czy on jest na początku stycznia, czy na końcu, czy w ogóle. Po prostu używamy takiego uproszczenia i takiego schematu, że efekt stycznia to jest to, że wszyscy w styczniu kupują akcje. I nawet gdybyście sięgnęli do kilku definicji, które znajdziecie chociażby nie wiem, na inwestorach. Albo na Wikipedii, to oczywiście to się o tyle potwierdza, że efekt stycznia to jest wzrost cen akcji, spowodowany tym uwaga, że mamy taki efekt niskiej bazy, to znaczy, że w grudniu była wcześniej przecena, ponieważ inwestorzy robili optymalizację podatkową. Czyli, tak jak sobie już nieraz mówiliśmy, na koniec roku sprzedaje się akcję na przykład ze stratą, żeby tę stratę odliczyć w podatku. Więc te akcje teoretycznie spadają w grudniu, jest trochę efekt niższej bazy, natomiast fundusze i tacy więksi gracze, a także nowi inwestorzy indywidualni zaczynają rok od powiedzmy nowych strategii, przemodelowania portfeli itd. Więc uzupełniają sobie zapas tych akcji, czy w ogóle więcej transakcji dokonują w styczniu, przez to akcje rosną. Z taką definicją spotkacie się z reguły w internecie i takie definicje przytoczyłem też w tekście na blogu. Zachęcam serdecznie, żebyście zajrzeli oprócz tego wideo. To to też będzie dosyć uniwersalny materiał. O co chodzi z tym nieszczęstym efektem stycznia? Jakie są definicje? Ja też tutaj, oczywiście, wziąłem Wikipedię, Forcell, Inwestopedię i parę innych rzeczy, i nawiązałem trochę jeszcze do efektu świętego Mikołaja, ale. Czy aby na pewno autorom e, efektu stycznia chodziło dokładnie o to? Oczywiście nie my to wymyśliliśmy, wymyślił to amerykański bankier inwestycyjny w 1942 roku i wymyślił e, nie tyle co w, w, sam efekt stycznia, a właściwie nazwał pewne zjawisko. To znaczy, w styczniu, w szczególności w pierwszych dniach stycznia, rosną szybciej spółki małe niż duże. Koniec. To jest efekt stycznia pierwotny z 1942. Tak jak opisano to zjawisko, jeśli decydujemy się na jakieś inwestycje na początku roku, to on na podstawie różnych swoich badań zauważył, że małe spółki mają większe stopy zwrotu, dodatnie oczywiście, czyli więcej można zarobić na małych spółkach na początku roku niż na tych kolosach, takich jak mamy, nie wiem, Dow Jones, SP 500 i tak dalej. W naszym przypadku analogicznie, dynamicznie powinien rosnąć SWIK 80, niż Wig 20. I takie było pierwotne założenie i też na początku nie badano całego stycznia, tylko badano pierwszych kilka sesji stycznia, kiedy dosłownie ci duzi gracze, czyli chociażby właśnie fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe czy banki inwestycyjne kupują akcje, natomiast inwestorzy indywidualni z reguły właśnie wybierają mniejsze spółki i tam szukają swoich zysków, więc naturalnie też znowu zasilają portfel mniejszymi spółkami. Na blogu znajdziecie sobie dokładne nie tylko jakieś zestawienia z polskiego parkietu, tutaj jest kilka fajnych linków, ale także zestawienia badań z zagranicznych badaczy. To jest bardzo fajne badanie, które jeśli znacie angielski i jesteście wkręceni mocno w inwestowanie, to warto też przeczytać. To jest January Effect z 2005 roku, ostatnio. Aktualizowane, więc to jest o tyle ciekawe, że przed kryzysem to jest dokładnie opisane o co w ogóle w tym chodzi, kto kiedy, w jakich czasach badał na amerykańskich akcjach, kiedy jakie dokładnie spółki rosną. Natomiast druga rzecz to jest coś, co wydaje mi się, już w ogóle warto przeczytać, jeśli inwestujemy bardzo aktywnie przez cały rok, to jest anatomia efektów kalendarzowych i to jest badanie, które znowu pokazuje nie tylko efekt stycznia, ale także pokazuje efekt Halloween, czyli coś, co my częściej w Polsce znamy jako sell May and go away, czyli sprzedawaj akcje w maju. Z jednej strony, ok, sprzedawaj akcje w maju, ale efekt Halloween polega na tym, że wracaj na ten rynek, jak już sprzedałeś w maju, to wracaj na ten rynek właśnie po Halloween. Więc można powiedzieć, że tak kalendarzowo wyższe stopy zwrotu i w ogóle lepsze inwestowanie jest po prostu w tych miesiącach zimnych. Czyli zaczynamy od Halloween, mamy jesień, zimę, sprzedajemy te akcje w maju i te miesiące letnie mają gorsze stopy zwrotu. Więc to jest ten sezonowy efekt Halloween. I tu są bardzo fajne zestawienia dotyczące tego, gdzie to faktycznie działa, jak działa, czy działa i tak dalej. Więc jeśli traktujemy to już tak bardzo konkretnie, to mamy przynajmniej jakąkolwiek szansę wykorzystać badania na nasz faktycznie portfel. Natomiast jeśli korzystamy z tego tylko i wyłącznie jako takie uproszczenie i wszystko sobie wrzucamy w efekt stycznia, to popełniamy taki no można powiedzieć bardzo banalny błąd niedoczytania czegoś więcej. Świetny przykład z ubiegłego roku, kiedy analitycy też na początku 2017 roku tłumaczyli sobie wiele rzeczy efektem stycznia. No bo przecież indeksy zaczęły rosnąć już w grudniu, mamy efekt stycznia, może on się utrzyma dłużej i tak dalej. I jak słyszymy taki komentarz, to on jest takim do bólu uproszczeniem bez sprawdzenia wielu innych faktów. Bo w listopadzie 2016 roku była słynna rekomendacja Goldman Sachs, który powiedział bodajże na Brazylię, Indie i Polskę, że to są rynki niedowartościowane i tam warto ulokować akcje. I to był raport Goldman Sachs dla wszystkich inwestorów na świecie, więc od razu obiegło to media, i tam nawet było założone, ile mniej więcej Goldman Sachs zakłada, jakie niedowarzanie w tym rynku, ile procent można będzie tam zarobić. Tam było około chyba 18-19%, jeśli chodzi o polski rynek. I niespodzianka, to się stało. To jest taka samo spełniająca się przepowiednia, to znaczy, jeśli największy bank inwestycyjny daje taką rekomendację na cały świat, to masa inwestorów, ten kapitał zagraniczny faktycznie chce wykorzystać często te okazję i to się tu zadziało. Więc jak słyszymy, że efekt stycznia nastąpił i nie zauważamy tego, że w tym samym czasie, jeszcze od właściwie listopada rosły akcje aż do końca marca, więc przez prawie 5 miesięcy, no to pytanie. Czy tak naprawdę za bardzo nie upraszczamy swojej rzeczywistości? Ja tu też mam e, wykres, który już nieraz pokazywałem, czyli jak styczeń, luty, marzec w ubiegłym roku przepięknie jedno w jedno wszystkie trzy indeksy w Polsce e, równorosły, natomiast później, kiedy już spełniła się, można powiedzieć, ta przepowiednia Goldman Sachs, no to już trochę y, o, ostygło to tempo, już te indeksy różnie chodziły. No, SWIK 80 to oczywiście najgorzej. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w efekcie stycznia to nie jest tak, że jakieś rzeczy dzieją się na rynku same. To znaczy, rynek to jest zawsze popyt i podaż, ktoś te akcje sprzedaje, ktoś te akcje kupuje. I teraz warto się zastanowić, kto w ogóle na naszym parkiecie, abstrahując od tych zachodnich, na razie zostańmy tylko przy naszym, kto na naszym parkiecie rozdaje karty i kto decyduje o tym, czy w ogóle wzrosty na początku roku faktycznie jakieś są. Zobaczcie, jak niski jest udział w tym momencie inwestorów indywidualnych, jak po reformie OFE faktycznie już nie mają znaczenia i większa jest obawa, co będzie, jak przy jakiejś reformie one będą musiały jeszcze część akcji sprzedać. Natomiast tak naprawdę zostają nam towarzystwa fundacyjne, Funduszy inwestycyjnych i zostają nam zagraniczni inwestorzy, których ciężko jest nam tutaj po prostu zidentyfikować. Więc jak mówimy, tak, podążaj za tymi dużymi pieniędzmi, to jest ciężko tak naprawdę, no bo nie mamy za bardzo dostępu, co te zagraniczne na przykład fundusze u nas w Polsce kupują. Więc tak naprawdę w dużej mierze na polskim parkiecie to zagraniczni inwestorzy i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych rozdają karty, a my musimy się troszeczkę do tego, można powiedzieć, dopasować. Więc zawsze patrzcie na takie zjawiska bardziej kompleksowo, bo to, że ktoś używa, żywa takich uproszczeń. To jest tak jak ja dzisiaj nagrywam to w Blue Monday, czyli w najbardziej depresyjny dzień w historii i jak spędzicie dobrych 10-15 minut z Googlem, to odkryjecie, że to jest totalna bzdura i wykorzystane przez zabieg marketingowy mega uproszczenie jakichś takich badań, które no, no nie jeden naukowiec obala w 5 minut i kończy się tym, że Blue Monday wszystkie media powtarzają, chociaż on tak naprawdę nie powinien istnieć i bardzo często wszyscy usprawiedliwiają sobie styczniowe wzrosty efektem stycznia, tylko w ogóle nie chodzi o to, że wszystkie rynki rosną, tylko o to chodzi, że małe spółki rosną szybciej niż duże. Po prostu używamy często niektórych pojęć całkowicie y, inaczej niż używano ich na początku. Więc to upraszczanie z biegiem lat jest coraz gorsze i uważajcie, bo bardzo wiele zjawisk jest w ten sposób na giełdzie tłumaczonych. A tutaj trzeba troszeczkę czasami się wysilić. A no i ostatni wniosek y, jeszcze co do efektu stycznia i tego typu wszystkich innych efektów y, jest bardzo banalny i wiele badań akurat to potwierdza, że te zjawiska występują y, analogicznie do dużych trendów, czyli jeśli mamy bardzo silną hossę i mamy na przykład, nie wiem, końcówkę hossy, czyli te lata, kiedy już te wzrosty są z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał bardzo wysokie, no to oczywiście rośnie ogromnie prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek tego typu efektu, natomiast nie spodziewajcie się, że jakiś analityk pisze, czy w tym roku będzie efekt stycznia, a mamy na przykład początek 2009 roku, kilka miesięcy po kryzysie. No nie będziemy mieć efektu stycznia, będziemy mieć panikę na rynku finansowym, więc wiele rzeczy po prostu jest Ważniejszych niż tego typu e, uproszczenia giełdowe, czy nawet jakieś powiedzenia, porzekadła i wszystkie inne inwestycyjne rzeczy. E, ważniejsze są globalne trendy i to, gdzie faktycznie oczywiście są lokowane pieniądze kapitału dużego, zagranicznego i funduszy. Oczywiście tekst dla Was zostawiam pod nagraniem. Do tego jeszcze mamy jedno badanie, drugie badanie i tak dalej. I do tego mamy już nasz kochany WIG20 na tle z innymi indeksami. Ja coraz częściej sobie te indeksy zestawiam, bo zobaczcie o co mi chodzi. To, co Wam często tu pokazywałem w skali jednorocznej, czyli zestawienie, oczywiście, WIG 20, MWIG 40 i SWIG 80, ale można je pokazywać także w bardzo długim terminie, żeby pokazać, jak rynki były kiedyś zsynchronizowane, natomiast jak od 2013 kompletnie nie są. Ale jak już jesteśmy na naszym parkiecie, to zostańmy może nie przy tych um, dużych, może inaczej, nie przy tych indeksach, które mocno nam urosły, czyli tych mniejszych spółek, ale przy tym bardzo ważnym dla nas indeksie y, oczywiście WIG20 zobaczcie w jakim on jest znowu punkcie i on jest cały czas w tym punkcie można powiedzieć od kilku miesięcy próbuje przebić górą Hmm, tak naprawdę te swoje poziomy, bo jeśli spojrzymy na rok, no to fajnie, pięknie na muru z WIG20 i teraz widać jakąś konsolidację wrzesień, październik, listopad, grudzień, ale jeśli wrócimy do tego dziesięcioletniego wykresu, to zwróćcie uwagę na arcyważną rzecz, na którą większość inwestorów patrzy, no analiza techniczna też działa tam, gdzie większość inwestorów jej stosuje, więc to jest też taki efekt samospełniającej się przepowiedni, zobaczcie na ten poziom. Ile on razy był nieruszony w 2012, 2013, 2014, później wielka fala spadkowa. Później odbicie cały 2017 i zobaczcie, my wcale nie jesteśmy jakoś super, hiper wysoko. My jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy na początku 2015 roku, tak naprawdę. Więc przebicie tej linii e, mogłoby dać naprawdę bardzo potężny impuls do tego, żeby wyjść wreszcie wyżej i to nie po miesiącach, a po latach. Bo zobaczcie o ilu latach my tu mówimy. Ostatni poziom, kiedy było faktycznie realnie wyżej, to był 2011 rok, gdzie u nas po prostu w 2011 roku była załamka, absolutna rynku. I też rozwaliła nam się mocno synchronizacja tych naszych indeksów mniejszych i większych. Natomiast jeszcze ważna rzecz, bo ja cały czas obserwuję ten indeks, który też mam nadzieję, że będzie grany najbardziej w 2017 roku. Już powiedzmy, że tych sobie nie potrzebuję, akurat. Więc zobaczymy sobie sam SWIK 80. Zobaczcie, że w dziesięcioletniej perspektywie cały ten spadek z 2017 roku nie jest nawet aż tak straszny, jak kiedy patrzymy w krótkim terminie, prawda? Więc to jest taki główny wniosek na styczeń. To jest 2017 rok na też moim ulubionym indeksie, no i to jest prawdziwy dramat. Ale jeśli popatrzymy już na skalę pięcioletnią, oczywiście jest to jakaś tam korekta. A jeśli spojrzymy na skalę dziesięcioletnią, to nie jest wcale aż taka straszna korekta. Spółki portfelowe, najlepiej sobie radzący Benefit na maksimach historycznych, jak sobie weźmiemy od 2011 roku, przeżył tę korektę, którą ja też troszeczkę musiałem przeżyć i jesteśmy na historycznym maksimum, najwyższa cena, jaka kiedykolwiek była. No i na razie wydaje się, że jest wszystko na dobrej drodze, w szczególności, że też konkurent i Atomi Fitness całkowicie wychodzi z Polski, więc same dobre wiadomości dla Benefitu. Kolejna spółka to jest giełda papierów wartościowych, oczywiście znowu konsolidacja w skali roku i ja jestem dosłownie na zero. Na razie na tej spółce, ale liczę na to, przepraszam, zero to znaczy na plusie jestem z dywidendą, ale zero jestem, jeśli liczymy o to wyjście z konsolidacji. No i tu oczywiście znowu trzymam kciuki, żeby z tej konsolidacji wyjście udało, bo wtedy by mielibyśmy szansę na maksima historyczne. Więc jeszcze ta spółka zostaje, bo w sumie czemu by nie wyjść na te maksima historyczne, gdybyśmy popatrzyli na taki długoterminowy wykres. Więc po cichu jeszcze liczę, że to jest do zrobienia. Nowy nabytek, yy, mianowicie BIP. Czyli CD Projekt po słynnym twecie dotyczącym najnowszej produkcji gry. Już wam dokładnie pokazuję, jak wyglądała ta transakcja. Też będzie nowość na blogu, bo też i trochę inaczej będę pokazywał transakcję. Ja dosłownie tego dnia zrobiono BIP, czyli wysłano tego tweeta. Stwierdziłem, że skoro już tutaj się spóźniłem tego dnia i nie kupiłem żadnych akcji, to moja szansa jest rano. Może przegapiem, jeśli już wystrzeli od razu z rana tu, no to już będzie chyba za późno. Ale jeśli uda się jeszcze rano kupić, to kupię. Udało mi się ostatecznie za 99,70 zł kupić akcję, więc gdzieś na tym poziomie, zanim był ten totalny odpał, właściwie tutaj zaraz po samego rana, udało mi się gdzieś na tym poziomie to kupić. Z wąskim bardzo stoplossem mówię, będzie, nie będzie, może się uda. No i faktycznie ten BIP na razie dał czadu, tylko tyle, że nie wiemy, co się za tym kryje. Z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że to jest takie bardzo spekulacyjne granie pod jakąś informację i to najgłupszą informację świata, bo cztery znaczki na Twitterze, ale z drugiej strony, no to był akurat moja, mój tok myślenia, Początek um, jakiejkolwiek kampanii informacyjno-marketingowej, no bo akurat producenci gier żyją trochę też z tego, jeśli chodzi o giełdę, um, że podsycamy nadzieję na kolejne tytuły, kolejne produkcje, trailer, trailera i tak dalej. Nie? A jak popatrzymy, oczywiście, na długoterminową perspektywę CD-projektu, no to też po tamtej korekcie można powiedzieć. Um, Listopadowej już jesteśmy. Ja tu wam opowiadałem zresztą, jak to wyglądało u mnie akurat prywatnie, że przy 109 zł już uciekałem, bo tu mi bardzo spekulacyjny ten ruch w górę podszedł dokładnie tu. Natomiast bardzo szybko i intensywnie mieliśmy już korekty na rynku, czyli cały listopad, bardzo mocno spadkowy. Wydaje się, że na razie to dno jest uklepane, w szczególności jeśli patrzymy na ten bardzo potężny wolumen więc oczywiście gdyby ktoś chciał mieć bardzo szerokiego stop no to jest bajecznie prosto go postawić. Zresztą bardzo istotne wsparcie długoterminowe, jeśli chodzi o te poziomy y, powyżej 80 zł. Na razie CD Projekt zostaje oczywiście w portfelu i liczymy na gdzieś tam maksima historyczne, no ale zobaczymy w którą stronę pójdzie historia z bipem. Y, nieszczęsny bank y, PKOSA, który kupiłem, wciągnąłem dywidendę, było bardzo fajnie, no ale dalej nie wyszedł on tam, gdzie już myślałem, że będzie. Na początku ubiegłego roku mówiłem Wam, że kupuję najbezpieczniejszy bank ze względu na panikę na franku szwajcarskim, i tutaj można powiedzieć, że wziąłem najbezpieczniejszy wariant i najmniej zyskujący, no bo kto liczył się z większym ryzykiem, ten zarobił dużo więcej. Świetny przykład to jest chociażby Bank Millennium. Nic sobie politycy nie robią z tej pomocy dla frankowiczów, Obiecywali, więc tutaj można powiedzieć: rynek 1.0, jeśli chodzi o politykę. Natomiast z drugiej strony, sam kurs franka szwajcarskiego bardzo sprzyja, bo jesteśmy na tym samym poziomie co sprzed czarnego poniedziałku. Cały czas patrzę mówię, na dłuższy termin, bo. Jeśli chodzi o PKO S.A., no to to jest tylko i wyłącznie kwestia wyjścia wreszcie z tej konsolidacji i otwiera nam się droga, żeby iść naprawdę dużo wyżej. Tylko tyle, że trzeba w końcu ją pokonać. Można powiedzieć, że cały 2017 rok to jest nadal walka z tą konsolidacją po tym pięknym wystrzale od Dołka z końcówki 2016 roku. Kolejna spółka to jest PKN Orlen, który w dłuższym terminie trzyma się w tym trendzie wzrostowym. No i teraz jest trochę być albo nie być. Jeśli on nie utrzyma tego, to ja też będę się musiał z nim pożegnać. Ja bardzo liczę na zakaz handlu w niedzielę i te jego długoterminowe plany, że oprócz tego, że sprzedajemy jeszcze paliwo, to sprzedajemy wszystko inne, czego nie mogą inne, oczywiście, sklepy w niedzielę. Bo w długim terminie kiedyś chyba o tym opowiadałem ale, ale chodzi o to, że Chyba w Szwajcarii i w Austrii zastosowano ten wariant, nie chcę tutaj przekręcić, więc nie, nie powiem, że to jest pewna informacja, ale w momencie, kiedy jest handel w niedzielę zatrzymany, Stacje paliwowe, które oczywiście są spółkami skarbu państwa, bardzo rozszerzają swój asortyment i uzupełniają te lukę, kiedy człowiek musi coś kupić w niedzielę. Więc bardzo silny zastrzyk biznesowy jest to dla tego typu spółek, jeśli oczywiście ten wariant wchodzi w grę. Więc gdzieś tam po cichu na to liczę. No akurat spółki skarbu państwa, biorąc pod uwagę obecną politykę, wydają się takim dosyć rozsądnym wyborem. I trzymam się na razie tego, że jeśli nie spadniemy dużo niżej i nie wyrzuci mnie stop loss, no to oczywiście gramy dalej. Ja bym bardzo. Do tego chciał, i wydaje mi się, że to jest realny scenariusz, no ale tu rynek oczywiście pokaże. Kolejna transakcja, też jeszcze przeprowadzona niedawno, bo na samym początku stycznia, to jest Selvita, o której opowiadałem w podsumowaniu roku 2017 i dokładnie celowo kilkumiesięczny wykres, żeby pokazać dokładnie, gdzie ją kupowałem. Kupowałem ją na poziomie wyjścia z tego poziomu, czyli tam bodajże 57,8 zł. I tutaj liczyłem na to wyjście z konsolidacji długoterminowej, już Wam też ją zaraz pokazuję. Tu był ten szalony wystrzał w marcu, później trochę wróciła już do realnych poziomów, i tutaj liczyłem cały czas na wyjście powyżej tych poziomów. Żebyśmy znowu szli na jakieś maksimum historyczne. Największe kłopoty już za nami. To jest to, co w podsumowaniu omawiałem: że tam zmarł pacjent, zatrzymano hmm, kwestię pracy nad lekiem. To oczywiście cały ten ruch odrobiony, więc cała ta gigantyczna luka jest pięknie uzupełniona. Wyszliśmy z powrotem na te poziomy, no i ja grałem na wybicie z tego poziomu. Więc tutaj też nie tak trudno jest postawić stoplosa przy takim wybiciu, bo tak naprawdę możemy w jakimś wąskim w można powiedzieć takim wąskim zakresie bardzo spekulacyjnie, albo w trochę szerszym, jeśli faktycznie gdzieś by nie trendu nam tu rozwaliło. Więc ja tutaj akurat postawiłem na Selvite. W ogóle jest teraz ewidentnie lepiej na spółkach biotechnologicznych i o spółkach biotechnologicznych też sobie trochę porozmawiamy, bo mam dalej gdzieś ambitny plan, żeby częściej przeprowadzać jakieś rozmowy z ekspertami, więc też już szykuję Jednego eksperta na rozmowę właśnie specyficznie o spółkach biotechnologicznych. Dostałem parę pytań nie tylko o Celon Farmę, o Mabion um, i właśnie o Selvite, więc myślę, że to będzie dobra okazja, żeby chociażby na przykładzie tej transakcji Selwity omówić sobie kilka rzeczy i na co zwracać tutaj uwagę, bo to jest dosyć ryzykowne, ale to bywa bardzo opłacalne, jeśli chodzi o cały ten segment branżowy. I ostatnie spółki, właściwie dwie i a kiedyś jedna i powód, dla którego będę musiał zrezygnować z biznes radaru, bo nie jestem w stanie tego przeskoczyć, to jest oczywiście Marvipol i to jest oczywiście British Automotive Holding, czyli spółki dwie, które tak naprawdę były jedną i każdy system i każdy portfel wirtualny, który obecnie posiadam pokazuje, że mam gigantyczną stratę, bo to było trochę tak, że od Marvipolu, który kupowałem za 13 zł, odcięto, Część Marwipolu, MarviPol zmieniono na British Automotive Holding i tak naprawdę przez jakiś czas byłem bez akcji tamtej drugiej spółki, a później MarviPol zadebiutował jeszcze raz na giełdzie, więc wygląda to tyle bez sensu, że w większości systemów straciłem masę pieniędzy, bo liczy się odcięcie spółki jako stratę. Natomiast tak naprawdę miałem 100 akcji jednej spółki, natomiast teraz mam 100 akcji jednej spółki i drugiej spółki, więc z jednej strony mam 100 akcji Marwipolu za 6,45, z drugiej strony mam za prawie 10 y, zł, y, 100 akcji British Automotive Holding. Swoją drogą było już fajnie, tylko tutaj była wymiana akcjonariatu. 20% akcji sprzedał właściciel spółki, więc tutaj też dosyć y, sensowny stop loss i bardzo dobre perspektywy, ale w każdym systemie wygląda to o tyle bzdurnie, że wychodzi na to, że mam dużą stratę, a tak naprawdę jestem 3 zł na akcji do przodu szybki przegląd wyglądał w ten sposób, bo powstaje jeszcze strona portfela 10k i będzie to po prostu dedykowana strona, gdzie będzie można podejrzeć te transakcje, co będzie bardzo ważne. Będę na blogu opisywał każdą transakcję pojedynczo. Nie wiem, czy uda mi się zrobić takie archiwum tych transakcji dla tych, którzy dopiero zaczynają oglądać serię, ale na pewno nowe transakcje chciałbym po prostu na tej zasadzie tu wszedłem, tu postawiłem stop lossa. Dlaczego? Dlaczego nie? Jakie są ryzyka i tak dalej. I po prostu każda transakcja będzie opisana w oddzielnym tekście. Natomiast wszystkie akcje, które są w portfelu Będą też u mnie na blogu, bo każdy system pokazuje po prostu, że jestem dużo w plecy. A to nie tędy droga i widzimy takie komentarze pod wywiadach, yy, gdzie wy w ogóle z nim rozmawiacie, jak on ma tam minus 10%. No bo tak faktycznie automaty pokazują i nikt tego nie będzie naprawiał, no bo to się zdarza naprawdę raz na wiele, wiele lat taka operacja, którą zrobił Marwipol i żaden system nie jest do tego przystosowany. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na zakładce Społeczność, którą dopiero co odkryłem i na pewno będę jej od czasu do czasu używał, żeby wam wrzucać jakieś teksty, które chociażby nie są um, omawiane w wersji wideo. Bardzo fajna zabawka. Facebook kopiuje wideo od YouTube'a, a YouTube kopiuje feed od Facebooka. Taki wyścig zbroń spółek giełdowych amerykańskich, ale o tym sobie kiedyś jeszcze porozmawiamy. Ja się bardzo cieszę, że mam kolejne, um, kolejny kanał komunikacji z Wami, żeby może było nam jeszcze łatwiej i fajne rzeczy sobie po prostu o inwestowaniu i nie tylko wrzucać. Do zobaczenia w kolejnym w kolejnych odcinkach.